Cześć! Dzisiaj darmowy program od Legranda, który pojawił się już w kilku filmach i pytaliście o niego w komentarzach. Można w nim porównywać charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych i sprawdzać selektywność. Na temat selektywności jest osobny film na kanale. W skrócie, zabezpieczenia dobieramy tak, aby zadziałało w pierwszej kolejności to najbliższe uszkodzeniu, zwarciu. Aby to uzyskać, charakterystyki czasowo-prądowe nie powinny się pokrywać. Tu, gdzie się pokrywają, nie ma selektywności. Na początek pobieramy program ze strony producenta. Program jest darmowy, a na chwilę obecną nie jest wymagana żadna rejestracja. Zakładka do pobrania, następnie oprogramowanie. Programów jest dużo, więc proponuję użyć wyszukiwarki. Wystarczy część frazy, na przykład sele i enter. Można już pobrać program. Instalacja standardowa, nie powinno tu być żadnych problemów. I już możemy uruchomić nasz program. Nie będę omawiał całości programu. Skupię się na charakterystykach czasowo-prądowych. Wybieram zabezpieczenia, które chcę porównać, np. instalacyjne B10 i C20. Klikam Dodaj zabezpieczenie i wybieram Modułowe 1P. To nie ma dla nas znaczenia. Prąd znamionowy i w okienku po prawej mam do wyboru produkty. Wybieram B10. Kolor paska i linii są takie same, aby można było to łatwo rozpoznać i powiązać. A gdybym wybrał 3P? Zobaczcie. To dokładnie ta sama charakterystyka. A ponieważ nie wszystkie aparaty w tym programie mają swoje charakterystyki, ta informacja może się przydać. Na przykład, jeśli nie znajdziemy 1P, możemy wybrać 3P. Krzyżykiem usuwam z listy i wykresu konkretne zabezpieczenie. Dodam teraz C20. Zobaczcie, właśnie dla tego aparatu nie mam charakterystyki. Wybieram więc inne C20, a tamto usuwam. No i mamy na ekranie dwie charakterystyki. Możemy je teraz porównać. Najeżdżając na linię, możemy odczytywać wartości czasu i prądu. Zaznaczając fragment, możemy go powiększyć. A jeśli chcemy wrócić, ja klikam na inną zakładkę i ponownie na tą pierwszą. Możemy zmieniać kolejność zabezpieczeń. Które jest bliżej zasilania, a które jest bliżej odpływu. Jeśli prawidłowo ustawimy, program podpowie, czy są selektywne. Tu pokazuje, że selektywność jest częściowa i ograniczona do 80 A. Dodajmy jeszcze na przykład B16. Znowu trafiłem na brak charakterystyki, więc wybieram inny aparat B16. Ustawiam w odpowiedniej kolejności. Nie mamy teraz selektywności. Zobaczmy jeszcze, jakie są dostępne informacje. Mamy prąd nominalny, prąd gwarantowanego zadziałania i czas tego zadziałania oraz zdolność zwarciową. Dla C20 i B16 charakterystyki pokrywają się w dwóch miejscach. Dla członu nadprądowego i członu zwarciowego. Sprawdźmy wkładki GG. Usuwam C20, a zostawiam B16. Dodaję wkładkę GG 40 A. Tu już jest gorzej z charakterystykami. Wykorzystam więc wybór 3P
i mamy charakterystykę. Ustawię jeszcze w kolejności. Tu także mamy częściową selektywność, ale z ograniczeniem 1400 amperów. Linie przecinają się, ale dopiero przy tak dużych prądach. Czy takie prądy mogą popłynąć w naszej instalacji? Między innymi o tym mówię w filmie o selektywności. Zobaczcie jeszcze B10 i GG63 ampery. Program pokazał nam selektywność całkowitą. Jeśli nie podobają się nam kolory, możemy je zmienić. Klikamy prawym klawiszem myszy. W ten sposób możemy też zmienić produkt. To tylko część możliwości tego programu. Moim zdaniem najważniejsze funkcje przy ocenie selektywności w instalacjach niskiego napięcia. Jeśli interesuje Was selektywność, zobaczcie osobny film na kanale. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.